śmieszna sytuacja. Przed chwilą byliśmy w Niemczech, można powiedzieć w Monachium. Kilka godzin później jesteśmy w samym centrum Pragi. W samym centrum Pragi, w najbardziej popularnym miejscu, gdzie jest najwięcej osób, przy jakiejś słynnej wieży, gdzie o pełnej godzinie wybija... Co on to powiedział? Jakiś astronomik, coś tam... Coś, jakiś show, tak? Jakieś, no, o każdej godzinie jest tu jakieś show astronomiczne. To jest w ogóle jakieś... No, takie ciekawe rzeczy jakieś tu się dzieją. Bardzo dużo ludzi, piękna pogoda w Czechach. 20 parę stopni. Tutaj mamy też jakiś kościół, jakieś dwie wieże. No, ciekawe miejsce. Ale bryczka, nie? Stare miasto. Old Square. Jak on to powiedział? Old Town Square. O, Old Town Square w Pradze. No, ale ludzi pełno. Ale konie fajne. Kurde, nie wiem, czy to są jakieś szynki, czy golonki, ale wygląda to niesamowicie. Pachnie jeszcze bardziej. Jasny gwint, ale jedzenie. Na ogniu. Ale co? Nie wiem, jakaś golonka, no jakaś taka świnka, nie wiem. Ale czaderskie. Słonina. Ale jedzenie. Tutaj na wprost, gdzie właśnie był ten koń, tam o to co widać, jest to, na tej ulicy znajdują się najbogatsze marki świata, tak? Takie, no wiecie jakie. Także to jest, gość powiedział, że to jest ulica, na której, no taka most expensive, tak? Most expensive street, gdzie są no same jakieś Louis Vuitton i jakieś takie same inne drogie bardzo marki. I to jest najdroższa ulica w Pradze. Właśnie tutaj, w samym centrum Starego Miasta. Kurde, ale ludzie, co? Masakra. Restauracyjki. No, tu widzisz jakieś grupy, jakieś coś. Zwiedzanie. Ciekawe, no. Nie ma to jak czekać na coś, bo inni czekają, a ludzi tyle, że nie ma jak przejść. Ale tu jest dużo ludzi. O, jakieś kryształy. Wąsko wszędzie.
Trzy gałki loda. Trzy gałki lodów. Przyszykujcie się na Starym Mieście 50 zł. 50 zł za trzy gałki lodów. Takie ceny. A stoimy pod jakimś muzeum Sex Machine. Mówię, że jakieś podejrzane to muzeum. Po pierwsze, że właśnie są tu jakieś maszyny seks, a po drugie dużo młodych facetów, więc coś jest na rzeczy. No, bardzo ładnie tu. Gdzie myśmy to doszli? Jakieś targowisko. Na praskim rynku. No, bardzo ciekawe rzeczy tutaj mają. Absynt, patrz. Mm-hmm. Bardzo ciekawe. O, taką czaszkę. No, ciekawe, ciekawe. O, cookies. Cannabis cookies. Mm-hmm. O, ale cookiesów. Fiu, fiu, fiu. Kurczę, z racji, że ten wyjazd był totalnie spontaniczny, to totalnie nie wiemy ani co zwiedzić, ani co pokazać, ale i tak jesteśmy w bardzo fajnych miejscach. Przed nami jakiś, kurde, nie wiem, pałac? Taka budowla. Ogólnie znowu mnóstwo ludzi, kolejny jakiś ryneczek. Ogólnie bardzo dużo ludzi i bardzo dużo restauracji, bardzo dużo miejsc do zwiedzania oraz fajne takie coffee shopy. Jakby kogoś interesowało. Wow. Jakby ktoś chciał zasmakować troszkę Tajlandii w Europie, to może wybrać się do Pragi i mamy tutaj tajski raj. Tajski raj, masaże od 10 euro i jakieś inne rzeczy, które również znajdują się w Tajlandii. Masaż, zacys, yeah. No ciekawe, ciekawe. Ten niby pałac, co powiedziałem, okazał się muzeum. Po prostu muzeum. A teraz mamy tutaj widok na takie coś. Wow, to jest Święty Wacław. Święty Wacław. A, no tak. Święty Wacław na koniu pilnuje tutaj Starego Miasta w Pradze. No to było bardzo twórcze. Tutaj taki widok na takie coś. A tutaj, o co on tam ma jeszcze taki po boku? Ale nie, tam po lewej jakieś dwie osoby, po prawej jakieś dwie osoby. Inni święci. Balują w niebie. No. Tam taka fontanna jeszcze na dole. Nie na dole, tam leje. O, tam się leje. A. Drugi, jest Rudolf II, tam jakiś Bohus, Lobowicz. A. Tam jest świnnikarz, ma swoją komnatę. No tak. To, czyli takie muzeum pałacowate. No. No dobra. Tam są jakieś anioły. Anioły tam u góry. Gdzie? A, tam. Tam są no. Są. Flaga Ukrainy. No i takie rzeczy. Tu jest kto? To jest jakaś kurwa. Tam jest jeszcze jakieś Narodowe Muzeum, pisze. Jest napisane. No, tu też taka flaga. Królowa? Królowa? No, tak wygląda. Może żona Wacława. Są remonty tutaj na przejściu, ale jest tablica i po polsku jest napisane skręć w lewo. Także po polsku też jest. Nikt się tutaj nie zgubi. Nikt się nie zgubi. Jest dobrze. Fajną rzeczą tutaj jest coś takiego w Pradze, że
ronda są tutaj zagospodarowane. Nie? Patrz, rondo. Rondo, pełno uliczek, ale rondo, na rondzie w środku są ławki. U nas, te ronda są niezagospodarowane. U nas jest tylko rondo, nasypana ziemia i tyle. A tutaj są ławeczki, można sobie tak usiąść, posiedzieć, jest jakieś drzewko, cień, ale w ogóle można się tu zgubić. Kurde, pełno takich samych uliczek. Tu taka uliczka, tu taka uliczka, tu taka uliczka, tam taka uliczka. Kurde. I wszędzie ciasno, gęsto, często. Tam takie czerwone jakieś restauracje, bodyguardy stoją. Chyba ze trzy takie czerwone restauracje. No ciekawe, co tam jest. Tam było tak ciekawie, tam było ciekawie. No właśnie, znowu przyszliśmy na tą ulicę najbogatszą, gdzie są te najdroższe marki. Bulgari, Balenciaga. To jakieś chyba włoskie, nie? Tak, nie znam ich wszystkich. Burberry, nie wiem. Tutaj mamy Rolexa. Tutaj Dorota przed chwilą wymawiała tą nazwę, ale niech ciężko mi ją powtórzyć. Tam mamy Fendi, tam mamy jeszcze jakieś tam. Grubo. Tutaj mamy Celine, tam mamy Prada, tam mamy Dorkę z M-ką, tam mamy Versace. Co tam jest? Nale? Coś? Co? Prada? No nie, no tutaj zaraz za Pradą. Prada, nie wiem co tam jest. No, coś takiego. Celine, Hublot. No jest tutaj, jest. Jest tutaj drogo, no jest. Trzeba przyznać, że w samym centrum, o konie są znowu, że w samym centrum, czy w restauracjach, czy gdziekolwiek indziej, no to dość drogo. No ale to takie miejsce. Co w ogóle takie dziwne i mocno zauważalne, to bardzo dużo tutaj jest Azjatów. I nie dość, że takich ala turystów, ale może mieszkańców, co po prostu tutaj mieszkają, to też bardzo dużo. O kurde, tylko powiedziałem, już właśnie idą. To jest jakaś Japonka. A dodatkowo są tacy, którzy pracują tutaj normalnie gdzieś tam na rynku, w sklepikach, w jakichś takich sklepach pamiątkowych. No i w ogóle właśnie jakichś minimarkecikach takich malutkich. Versace. Nie ma tutaj jakichś cen? Coś tu jest. Ła, 50 tysięcy koron. Czekaj, 5 tysięcy. No 25 odjąć, razy 2 odjąć 1, 0. Aha, tak. 50 odjąć 0, 5 tysięcy. O Jezus. To tam 10 tysięcy za to pierwsze. 10 tysięcy złoty. 50 tysięcy razy 2. No to nie wiem, sukienka. Za sukienkę? 10 tysięcy? No. No to grubo. Ale buciki? Chcesz, Dorka? Co? Takie białe? Z takimi łańcuchami? Jakie ładne? Albo taką torebkę może. O Jezus. Ta taka? Ta taka. Nie ta duża, tylko ta mniejsza. No ta mała, no taka świecąca. Ten sweter ładny. O, sweter kozak. Buty 6 koła. No, buty 6 koła. 6000. 6 tysi. Zwykłe buty, 6 tysi. I to jeszcze taką lampartę, taką rączką. No. Ale ładne. Jeszcze te buty szpilki, Boże. A tam taka mała miętowa jest fajna. Która? Porsche Carrera, ale ktoś ma śmieszną rejestrację. Carrera. A? Dobra. Poszczelali. Pływają sobie takie barki. Barki restauracje. No. Czekaj, tam taki zamek jeszcze jest. To jest taki zamek. Tu taka rzeka, tu taki most. Długa bardzo ta rzeka. No. I też szeroka dużo. I tutaj też takie coś. Taka restauracja, chciałem powiedzieć na kółkach, ale to na wodzie. Tam na dole też jakieś restauracje.
Tutaj jakieś stoliczki, ale to jest chyba już zamknięte. Chyba, bo tam w sumie może i się świeci. Ale tam jest dużo ludzi. Cały statek ludzi. Jo, tam normalnie jak śledzie, tam się nie mieszczą wręcz. Ej, ale tam ludzi, co? Patrz, tam ludzi. No. Grubo. Czesi zdecydowanie lepiej się bawią od Polaków. Grubo. Ale imprezka. Tylko żeby ktoś za burtę nie wypadł. Nikt by się nie kapnął, jakby jednego brakło. Ale klimat. Siema, siema, witam w drugi dzień. Jestem właśnie pod hotelem Piramid. Hotel Piramida w Pradze. Polecam bardzo ten hotel, ponieważ jest, akurat udało nam się kupić bardzo tanio, bo kosztowała nas nocka około tylko 250 zł. Parking za samochód dość drogi, 80 zł za dobę, no to łącznie wyszło 330 ze śniadaniem, ale jeśli chodzi o śniadanie, to naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie, bardzo duże śniadanie, naprawdę takie all inclusive, można powiedzieć, w czasy, nie wiem, Grecja, w czasy Hiszpania, w czasy gdziekolwiek, w ciepłych krajach, w Europie. Nawet może nie ma takich śniadań jak tutaj w Czechach, w Pradze, w tym hotelu. Naprawdę bardzo duże śniadanie, przeróżne jedzenia, wypas totalny, naprawdę. Jeśli chodzi o jedzenie, wypas totalny, pokój bardzo ładny, czysty, piękny, ładny dywanik, mięciutki w pokoju, duże łóżko, poduszki, wszystko jest naprawdę elegancko. No, hotel może z zewnątrz nie jest jakiś taki nowoczesny, może z zewnątrz nie wygląda najlepiej, ale w środku igła i wszystko na najwyższym poziomie, więc podsumowując, jeszcze raz bardzo polecam hotel Piramida w Czechach, w Pradze. Ceny powiedziałem. Jeśli chodzi o podsumowanie całej Pragi, to zwiedziliśmy ogólnie tylko jakby tą część taką, no sam rynek, tak, całe to stare miasto. Bardzo fajne miejsce, przeszliśmy się tam naprawdę po wielu uliczkach, pięknych uliczkach. Wiadomo, jak to stolica, jak to Europa. Dość drogo, bo zadanie to jest 80 zł za jeden posiłek, do 100 zł, 150 zł nawet za jeden posiłek w restauracji w samym rynku, w samym centrum. Także jest dość drogo. Ale ogólnie w Czechach to ceny porównywalne jakby jak w Polsce, tak? Czyli jeśli chodzi, jak pójdziesz do Lidla, jak pójdziesz do jakiegoś innego sklepu, żeby coś kupić do jedzenia, czy żeby coś kupić w ogóle, jak potrzebujesz tu zostać na dłużej, no to ceny ogólnie w Czechach normalne, ale jeśli chodzi o taką Pragę, stolicę i te stare miasto i jakby stołowanie się w tych restauracjach i kupowanie jakichś tam tych pamiątek, najdroższa ulica, no to ogólnie to jest drogo, ale na pewno warto tutaj przyjechać. Warto tu przyjechać, polecam każdemu to miasto, polecam każdemu, żeby tu naprawdę przyjechał, zobaczył to na własne oczy, przeszedł się uliczkami, klimat mega, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo turystów. Pogoda latem, bardzo ładna, także naprawdę nie żałuję ani jednego grosza, że tutaj przyjechałem, że go tutaj wydałem, bo jest naprawdę ekstra. Także wpadajcie do Czech, wpadajcie do Pragi, odwiedźcie Pragę, zatrzymajcie się w hotelu Piramida, no chyba, że ja miałem jakąś wyjątkową akcję taką cenową, że za 250 zł ze śniadaniem mogłem kupić pokój, być może w innych terminach jest drożej, nie wiem, nie patrzyłem, bo to było totalny, spontaniczny wypad. Podczas powrotu z Niemiec zatrzymaliśmy się na jedną noc tutaj, żeby pójść właśnie na Pragę. Także nie wiem, może to był jakiś fart z tą ceną, ale jeśli nie, jeśli zastanawiacie się, który hotel, albo macie cenę hotelu Piramida porównywalną do innego,
no to na pewno ja jestem w stanie polecić hotel Piramida, bo będąc w wielu hotelach, ten jest naprawdę na dobrym poziomie. Dzięki za wszystkie łapki, za wszystkie subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam z Pragi. Cześć.